Byłam kiedyś świadkiem takiej rozmowy, gdzie padło zdanie, bo to jest ksiądz wierzący. Nie będę ukrywać, że byłam bardzo zaskoczona. To może być ksiądz wierzący i ksiądz niewierzący. O tym rozmawiać będę dziś z księdzem Piotrem Kieniewiczem. Szczęść Boże, witaj Piotrze. Cześć, Kasiu. A to wierzący, niewierzący, to o kim? Nie wiem, to była taka rozmowa, wiesz, o, i ktoś powiedział... może dobrze. Bo no wiesz co, bo to obowiąza. jest taki ksiądz wierzący i myślę sobie, no ale to, no tak, no ale może być ksiądz niewierzący? Tak, to jest o tyle ciekawe, że to jest taki, takie określenie, które trudno jest zdefiniować, ale wszyscy wiedzą o co chodzi, prawda? Tak może być ksiądz niewierzący. Tak, tak samo jak może być ktoś obdarzony władzą, ale totalnie niekompetentny, nieumiejący z tego skorzystać, i może być ktoś, kto wydaje książki, których się nie daje czytać. Więc y, tak samo może być ktoś, kto ma być, jak to papie zresztą nie jeden, y, że ma być specjalistą od Pana Boga, tylko że go nie zna. To wiesz, kiedyś spotkałem takie określenie, że y, podobna autentyczna historia, bo te są najlepsze, że dzieciak się spytał y, księdza na katechezie, a ksiądz się zna z Panem Jezusem, czy jesteście tylko kolegami z pracy? No i ksiądz dla niego, tak jak historia niesie, to był moment zwrotny, że zaczął szukać Pana Boga. A ty cały czas szukasz Pana Boga? O tak. Natomiast mam, niedawno miałem taką refleksję, że było kilka punktów znaczących, które jakby wy... określają. Takie momenty, które jakby zmieniają kształt naszej relacji. Bo ja go najpierw znałem z, jakby z opowieści, czy z tego, co mi pokazują moi rodzice. Moja matka chrzesna, Byłem wprowadzony w świat Pisma Świętego, to przez wspólnoty neoktchumenalne. Ale potem przyszło seminarium, no, no to zacząłem go znać z książek. To nie przekreślało tego, co było wcześniej, ale jakoś dało nową perspektywę i widziałem, jakby, pewne porządkowanie tej mojej wiedzy, tej mojej znajomości. Problem był w tym, że to miałem takie poczucie, czy dzisiaj tak jakoś na to patrzę, że to chyba trochę osłabiło moją, moje takie osobiste odniesienie, ale to nie ze względu na książki, tylko ze względu na to, że ja przestałem dbać o to, um, czego się nauczyłem wcześniej. Z domu y, jakoś się zachłysnąłem tą nauką, y, bo to w, jest wciągające. A to może powinien być taki podział, ksiądz y, wiedzący i ksiądz wierzący? Wiesz, matka Teresa z Awila kiedyś taki podział zrobiła, że jakby miała wybrać pomiędzy kapłanem głęboko wierzącym i kapłanem mądrym, wykształconym jako kierownikiem duchowym, to wiesz, wybrałaby tego wykształconego. Dlaczego? Może dlatego, że on ma poukładany. On nie zna Pana Jezusa, ale wie o Nim dużo. Wobec tego, jak ona by mu opowiadała, to jest mała spekulacja, że jak ona by mu opowiadała swoje doświadczenie, to on by umiał to uporządkować. To w takim razie jak pana Boga poznajemy rozumem czy sercem? To nie są rzeczy przeciwstawne. To jest cały czas. Yy, Jedna rzeczywistość, bo my mamy i rozum i serce, to znaczy, mamy mózg, a rozum dobrze by było, żebyśmy mieli. Jakby był, tak. Tak, to znaczy, rozum mają ci, którzy korzystają z mózgu. Mhm. No więc y, był ten czas y, poznawania takiego intelektualnego. Y, a potem był trzeci etap, to, to było pewne doświadczenie, które w odnowie charyzmatycznej nazywa się wylaniem ducha. Ja bym go nie ograniczał do, do wspólnot charyzmatycznych wszelkiego rodzaju, bo to jest doświadczenie wejścia w bardzo osobistą relację, czyli jakby powrót do początku, jakby wlanie nowego życia w to wszystko, co ja otrzymałem przez swoją wiedzę, przez doświadczenie kapłańskie, pastoralne też. A teraz nagle zacząłem. To, jakby czuć to, co ty mówisz, sercem. Tak domyślam się, że to o to chodzi. Mhm. Ludzie mówią czasem, że to jest ten okres. Parę lat temu, bo będzie z siedem, sześć, siedem lat temu. Że to zmieniło sposób, jak ja funkcjonuję, jak, jak ja mówię o Panu Bogu. Ja tej różnicy niespecjalnie widzę. Natomiast skoro oni tak mówią, to pewnie tak jest. Ale mówią, że teraz jest lepiej. Coś w tym jest, natomiast myślę, że chodzi o to, że oni to jakoś odczuwają, tak jakby to było bardziej prawdziwe, że przerobione w środku. To powiedz mi, co takiego się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy na niedzielnej mszy świętej, wtedy kiedy słyszymy kazanie i Wiesz, co no, wiemy, że ten ksiądz się do tego kazania nie przygotował po prostu. A z drugiej strony też szukamy Pana Boga właśnie w kościele, bo to jest właściwe miejsce poszukiwania Pana Boga we wspólnocie, w Piśmie Świętym w sakramentach, ale także w takiej posłudze księdza, że On nam ma też wskazywać drogę. Ja byłbym bardzo ostrożny z tym określeniem. Wiemy, że się nie przygotował. To znaczy, jest bardzo wielu takich, którzy naprawdę ciężko pracują nad kazaniami, i nawet jak mają przygotowane logicznie punkty, rozpisane, to i tak nie będą potrafili tego dostarczyć. Nie będą potrafili tego wygłosić w ten sposób, żeby to dotarło do ludzi. I znam takich, którzy nie potrzebują długich przygotowań, po prostu. Jak to się mówi, mają gadane, i jeszcze w dodatku mają coś do powiedzenia. I z punktu widzenia odbiorcy to czasem wygląda tak, że ten pierwszy się w ogóle nie przygotował, a ten drugi to, no, ma takie bogactwo. Tak, jest zanurzony w słowo. Tak, a, to, a jest dokładnie na odwrót. Więc ja tutaj byłbym bardzo ostrożny. Myślę, że też ogromnie wiele zależy od słuchacza, z jakim nastawieniem. Czy przychodzimy bardziej pociągnięci formą czy treścią i czy chcemy usłyszeć to, co Pan Bóg ma do mnie do powiedzenia, czy chcę posłuchać kaznodziei. To bo w to takim nie razie, jest samo. właśnie, zobacz, bo może to o to też chodzi, że my jesteśmy trochę takimi sędziami, y, łatwo jest nam wydawać różnego rodzaju y, opinie, i to, co Ty mówisz, kogo przychodzimy słuchać? Czy osobie na przykład niezwykle charyzmatycznej, czy jesteśmy w stanie wyjść poza to i poszukać Pana Boga dokładnie, tak nieco głębiej, a nie zachwycać się osobą? Pamiętasz, co Pan Jezus mówił o proroku we własnym domu, że go się nie słucha. Ja, jak byłem mały, moim proboszczem był ksiądz Olgierd Nasalski, od wielu, wielu lat już nieżyjący. Marianin, i on kiedyś powiedział, czy z ducha proroczego, czy po prostu tak... On, on był genialnym kaznodzieją. Z wiedzy życia. Tak. Mówi, kiedyś przyjadą do Polski e, księża z Afryki i będą nam głosić Słowo Boże. No to my, ministranci, żeśmy się trochę z tego pośmiali. Do nas, do Polski, z Afryki. O czym ty do nas rozmawiasz? No, przyjechał Baszabora. Tłumy, tysiące ludzi. Mamy Jezusa gromadzi. na stadionie, tak. Tak. Jezus na stadionie też w sensie ta sama ekipa w Licheniu. Dokładnie. Prawda? Drugi raz Jezus na stadionie. Dziesiątki, jeśli nie setki parafii, gdzie on przyjeżdża, gromadzi naprawdę tłumy. Słuchają go. Ja też go słuchałem. I muszę powiedzieć, byłem zaskoczony z jakim zapałem oni słuchają tego, a on. Co on mówi, a on mówi dokładnie to samo, co można usłyszeć na każdej mszy niedzielnej, jeżeli tylko ksiądz naprawdę odrobinę mówi Ewangelię. Proszę cię, powiedz mi, to co takiego musi się wydarzyć, żeby ksiądz, yy, którego słuchamy co niedziela, w ten sposób porwał nasze serce? Co takiego musi się wydarzyć? Mów panie, bo sługa twój słucha. A wiesz, że to najtrudniejsze? Ja wiem, bo to, to też my słucham trochę, nie? I czasem jest mi trudno słuchać moich współbraci, bo ich jestem ich za blisko, za dobrze ich znam. Słucham jako inny głoszący, wobec tego od razu recenzuję. Słucham, bo, patrzę, bo przysłuchuję się im, patrząc na nich przez pryzmat tego, jak żyją, jak postępują, jak mówią w rozmowach przy stole, czy gdziekolwiek indziej. My czasem potrafimy zamknąć swoje serce na to, co przychodzi do nas w Słowie Bożym, ponieważ dotknie nas boleśnie jakieś jedno zdanie. Na przykład, że ksiądz rzuci jakiś przykład, który się odniesie do mojego życia, tak wspomni na przykład o tym, o relacjach małżeńskich. Kiedy mąż bije żonę yy, i już facet, który ma problem z przemocą, przestaje słuchać. Albo żona, która ma problem z mężem przemocowym, albo ona jest przemocowa. Ona przestaje słuchać, bo yy, wydarzyło się coś, co zamknęło yy, jej odbiór, tak? Bywa, że jakaś wzmianka, przykład odnoszący się do, do życia społecznego, w ogóle niezwiązany z bieżącą sytuacją polityczną, ale. Zostanie ktoś wspomniany. Ale widzisz, to też tak jest, że ja na przykład mam księży, których lubię i mam też takich księży, no... Których nie lubisz. Których nie lubię, no, no i to, bo powiedzmy sobie to wprost. Ale Pan Jezus nie kazał nam siebie lubić nawzajem, tylko kochać. I apostołom kazał głosić Ewangelię, tak? I myślę, że zdecydowana większość księży rzeczywiście stara się to robić najlepiej jak umie. Być może niektórzy w ogóle nie umieją. Kiedyś tak było, że byli tacy księża, którzy byli święceni tylko do Mszy Świętej. Nie spowiadali, nie, nie głosili kazań, oni mieli odprawiać Mszę Świętą. Teraz jest, Kościół rozeznał, że generalnie każdy ksiądz powinien i spowiadać, i głosić. Jesteśmy tego uczeni, ale niewątpliwie są tacy, którym to przychodzi łatwiej, i tacy, którym przychodzi trudniej. Natomiast kluczem jest to, jak słuchamy. Tak mi się wydaje. Ale, zobacz, Pod, to... ale wiesz, dam ci przykład, mm -hmm. bo to jest myślę ważne. Któregoś razu głosiłem wtedy rekolekcję w Gdańsku, i pomszy świętej przychodzi do mnie jakiś pan i mówi, księże, ja bardzo dziękuję, że ksiądz to powiedział. Ja mówię, proszę pana, ale ja tego nie mówiłem. Ale ja to słyszałem, a to jest zupełnie inna historia. Bo Pan Bóg mógł panu powiedzieć coś. Jakby pomimo tego, co ja mówię, powiedzieć tak, żeby Pan usłyszał to, co jest ważne. Dlatego w, w przepowiadaniu, jakkolwiek jest niezwykle ważne, żeby ksiądz starał się przygotować, żeby starał się dobrze wygłosić to słowo, żeby wykorzystać te techniki przemowy, które, retoryki, których jesteśmy uczeni, tak, żeby ułatwić słuchaczom odbiór. To ważniejsze jest słuchanie z nastawieniem. Panie Jezu, chcesz mi coś powiedzieć, to ja słucham. Bo to pozwala Panu Bogu, żeby nawet jak jest jakieś zaniedbanie, czy coś nie wyszło temu kaznodziei, to żeby Pan Bóg dotarł do ludzkiego serca. Piotrze, przenieśmy się na chwilę do konfesjonału. Dobrze. Niezwykle trudny, taki moment bardzo, bardzo delikatny, dla niektórych bardzo intymny. No zawsze delikatny. Zawsze delikatny. I jest zawsze intymny. W takim razie powiedz mi, jak to jest, że czasami po ludzku Ty najchętniej. A może tak? Nie miałeś takich odczuć, że po ludzku najchętniej z tego konfesjonału albo byś wyszedł i tę osobę przytulił, albo byś wyszedł i tą osobą potrząsnął, albo no czasami tej samej osobie ręki byś nie podał. To ostatnie, to się nie zdarzyło. Ale tu myślę, że to też jest dar Pana Boga. Tak samo jak darem jest, że ja nie pamiętam spowiedzi. Bo widzisz, my często jesteśmy nastawieni na to, że mówimy o spowiedzi od strony osoby spowiada spowiadającej się, a nie osoby, no która... Ja też się, ja też, osoby, ja też się która... spowiadam, no, tak? Właśnie, ale ty jesteś w konfesjonale, słuchasz i... I czy ciebie to nie dołuje, nie gnębi, i później, czy nie masz takiego poczucia, że jestem jesteś tak gnębie. oblepiony grzechem nie, innych ludzi? To nie, 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 dlatego, że to jest rzeczywiście dar łaski, że jak spowiadam, to ja tego nie biorę na siebie. Ja jestem szafarzem, natomiast działa Bóg, i to, co wpada, wpada w jego serce, nie w moje. I ja dlatego wychodząc z konfesjonału, to nie, nie jestem zaimpregnowany na grzech, na, na różne rzeczy, które słyszę, tak? Ale zasadniczo nie pamiętam tego. To nie jest moje. Ja to jakby pozwalam, żeby to Chrystus przejął. Natomiast są takie sytuacje, które są strasznie trudne. To są te sytuacje, w których ja widzę, że ktoś przychodzi i nie szanuje sakramentu, przychodzi bez nastawienia nawrócenia, bez takiej dyspozycji serca, mówi o grzechach, ale nie traktuje ich jak grzech. To znaczy, nie traktuje ich jako coś, co narusza relację z Panem Bogiem. Nie widać tam żalu ani nie widać tam postanowienia poprawy. Ja nawet nie, ma, nie bardzo jak mam wytłumaczyć temu komuś, bo traktuje mnie jako urzędnika administracyjnego, który ma dać po prostu. On przychodzi do spowiedzi i on ma dostać rozgrzeszenie. To właściwie ty to mógłbyś a... posunąć taki, yy, taki dokument, taką ankietę. Wypełnij grzechy, które popełniłeś, a ja yy, się pod tym podpiszę i dam ci pieczątkę. To nawet gorzej. Mówi. To jest tak, że on po prostu chce wziąć co swoje, a to nie jest ani moje, ani jego. I nie chcesz potrząsnąć wtedy takim człowiekiem? Próbuję, ale y, próbuję dotrzeć do jego sumienia, próbuję obudzić w nim żal, próbuję w nim obudzić świadomość grzechu, że to nie chodzi o złamane przepisy, tylko chodzi o złamane serce. I czasem się udaje. Ale czasem jest tak, że ja mówię, ale ja Ci nie mogę dać rozgrzeszenia, bo ja nie widzę, żebyś Ty żałował, a mówiąc postanawiam poprawę, jak Ty to sobie wyobrażasz, jak Ty nie chcesz nic zmienić w swoim życiu. Natomiast bywają historie, które po ludzku wydawałoby się koszmarne zupełnie. Ktoś przychodzi z jakimiś potwornymi grzechami, potwornymi. Ja Ci powiem, ja mam prawie 30 lat kapłaństwa i Naprawdę się nie sądzę, żeby mi się udało, żeby, żeby komuś się udało mnie zaskoczyć. Już chyba wszystko słyszałem w konfesjonale. Ale ciężar grzechu to nie jest to, co przytłacza. Jeżeli tylko jest pragnienie nawrócenia, jest żal za grzechy, jeżeli jest pragnienie przemiany, to powiem ci, że nie ma większej radości dla księdza, jak takiej spowiedzi wysłuchać. I udzielić rozgrzeszenia. Zdarzyło ci się w konfesjonale popłakać? Wtedy, kiedy słuchałeś grzechów? Prawdę mówiąc, nie pamiętam. Ja od stosunkowo niedawna zacząłem się mocniej wzruszać, może to w związku z wiekiem. Natomiast jakieś poruszenie serca takie mocne, to mi się zdarzyło. Była taka spowiedź na samym początku mojego kapłaństwa, gdzie człowiek przyszedł naprawdę o grubym bagażem. Zagadnąłem gościa na spacerze, wieczorem już tak było, około 10 wieczorem, w Sanktuarium w Licheniu. Ten ktoś tak łaził po tym, jakby bez celu się mówi, nie? Tak łazi. I... bez celu i bez nadziei. Ja tak wyszedłem wtedy na różaniec i tak... Coś mnie tknęło. Coś, nie? Ktoś. Jakby Pan Jezus pchnął trochę, nie? Żeby zagadnąć. Zaczęliśmy rozmawiać. Ten ktoś powiedział, z czym przychodzi, mówi, ale no co? I tak nie ma dla mnie nadziei. No i żeśmy rozmawiali tak do drugiej, z czego ostatnie 15 minut to była spowiedź. A tak to przez grubo ponad trzy godziny yy, ja mówiłem temu człowiekowi o Bożym miłosierdziu o tym, jak bardzo Bóg kocha człowieka, jak kocha grzesznika, że umarł... krygmat, że umarł na, na krzyżu, że zmartwychwstał, że przychodzi po to, żeby podnieść, więc jeżeli jest żal, jeżeli jest pragnienie poprawy, zmiany, to na co czekamy? I głowa przyjęła w gruncie rzeczy od razu, ale ponad trzy godziny było, żeby przyjęło serce, żeby Człowiek w to uwierzył. No więc koniec końców, tak koło drugiej, czy tam drugiej 15 w nocy, na szczęście to był sierpień, więc to cieplutko, tam, dosyć komfortowo nam było. jakby na przekór okolicznościom rozmawiało się nam naprawdę rewelacyjnie. Udzieliłem rozgrzeszenia tak się złożyło, że następnego dnia zobaczyłem tego człowieka ze, swoim, ze swoją rodziną. Krzycz poznał mnie, mimo żeśmy że wtedy rozmawialiśmy zupełnie praktycznie po ciemku. To mnie rozpoznał i tylko widziałem takiego rogala i yy, 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 krok, sylwetka, która nie była opuszczona, ramiona, takie beznadziejnie. Nie, człowiek, który dostał nowe życie. Myślisz, że zrzucił z siebie bagaż? Nie, ten bagaż został z niego zdjęty. I to jest skarb, który myślę, jest najcenniejszym ze skarbów, jaki my otrzymujemy. Sakramenty. Mówię my, księża, że mamy... możemy ludziom dać Jezusa przez chrzest, możemy im wylać na nich ducha świętego w bierzmowaniu, bo to może zrobić ksiądz, jeżeli tylko jest upoważniony przez biskupa. Że możemy pojednać z Panem Bogiem w sakramencie pojednania, że możemy sprawić, że chleb i wino stają się ciałem i krwią i nakarmić tym głodnych, że możemy pobłogosławić także w sakramencie małżeństwa, że możemy uczestniczyć w kapłaństwie Chrystusa i że możemy komuś pomóc. Dojść do bramy życia, żeby się spotkał z Jezusem, przez, yy, przez wiatyk, przez yy, modlitwę przy umierających, że możemy uzdrawiać chorych w sakramencie yy, namaszczenia chorych. Wiesz, to są takie dary, że to, mówię, ja to znałem z, yy, z książek, znałem to ze studiów. Ale traktowałem to trochę jakby trochę jakby z niedowierzaniem, to trzeba się przyznać. I doświadczenie, które miałem w licheniu po spotkaniu z Johnem, po, po tym, co, czego byłem świadkiem, wiesz, uzdrowienia kobiety przed Najświętszym Sakramentem na moich oczach, mężczyzny, który chodził o dwóch kulach, ledwo się ruszając, bo miał porażeniem mózgowym tak cud, że w ogóle się poruszał i on nagle kulę odrzuca, czy tam podnosi do góry i zaczyna tańczyć po bazylice w trakcie wystawienia Najświętszego Sakramentu. Nie? Że udzielam nam maszenia chorych, dziewczyna następnego dnia idzie na operację mózgu i się okazuje, że operacja, która mogła się skończyć no, jej śmiercią albo całkowitym paraliżem, ta operacja nie dość, że przebiega krótko, szybko, bezbłędnie, i ona w ciągu tygodnia jest gotowa do wypisu z, do domu. Lekarz mówi: To jest niemożliwe. Ci, którzy ją operowali. Nie? Więc ja widziałem to na moich oczach, jak się działo. Nie? Ale pomyślałeś sobie wtedy: To jest prawda, Boże, tak, to, to, jest to, to ty działasz, to, znaczy, to, to jednak ja, jesteś ja, nie, Ty. ale ja, ja to wiedziałem, że to działa, tak? Natomiast to jest. To jest Doświadczyć to jest coś więcej niż wiedzieć. To stać się uczestnikiem, że jesteś w samym środku. Wiesz, doświadczyłem tego, że bez pomocy Ducha Świętego naprawdę nie można wyznać imienia Jezusa. I żeśmy się modlili i walczyli z tymi, którzy mieli taką trudność, że nie byli w stanie wypowiedzieć tego zdania. Jezus, Chrystus jest moim Panem. Nie byli w stanie. I żeśmy się modlili z nimi i nad nimi. I oni walczyli, i to była walka, która trwała no, z godzinę o jedno zdanie. To kto wtedy ich przytrzymywał? W sensie? Żeby nie powiedzieli tego, że nie byli w stanie. A jak myślisz kto? To jest doświadczenie działania demona, tak? Ale Duch Święty jest mocniejszy. I, i yy, wszystko, no mówię, całe to doświadczenie, ono. Yy, też częścią tego było to, że ja, stary neon, wychowany we wspólnotach noctwomenalnych, zostałem jakby przez Pana Boga wkręcony w powstanie i funkcjonowanie, rodzenie się wspólnoty charyzmatycznej, która nie była zorganizowana, że ktoś tutaj mówi, robimy, tak? Tylko ludzie zaczęli się modlić razem. Z doświadczenia wiary. Gdzie dwa, albo trzej. Tak, ja, ja po prostu nagle z siebie od, zobaczy, zobaczyłem, odnalazłem, że jestem pośród nich też. I, I to jest to coś, co jakoś zmieniło, tak? że doświadczyłem Pana Boga. Ja wiem, że to jest strasznie trudno wytłumaczyć, więc przestałem tłumaczyć. Yy, ale też przestałem domagać się, żeby każdy to doświadczenie miał. A domagałeś się tego, żeby jeszcze raz doświadczyć i jeszcze raz doświadczyć? Nie, nie. Natomiast był czas, kiedy ja się domagałem, żeby ludzie się postarali, żeby mieć doświadczenie żywego Boga. Postaraj się mieć doświadczenie żywego Boga. To jest głupie. Ale jak? To, to, to właśnie ten człowiek pyta. No, no dobrze, no ale jak? Więc yy, paradoks polega na tym, że z jednej strony przestałem się tego domagać, bo wiem, że Pan Bóg ma z każdym Jego własną ścieżkę. Jakby własne tempo z Nim. Bo to nie jest kwestia tego, żebyś ty miała dzisiaj to doświadczenie Boga żywego, tylko żebyś do nieba doszła. Pan Bóg patrzy na nas z perspektywy wieczności i to się liczy. Więc ja ludziom mówię, nie chodzi o to, żebyś się napiął i dzisiaj, żebyś to osiągnął. Natomiast żebyś wołał do Pana Jezusa, tak jak umiesz, że chcesz. I taką modlitwę rzeczywiście, y, która mi otworzyła serce i, i wiem, że wielu ludziom naprawdę pomaga, modlitwa uwielbienia. Panie Jezu, uwielbiam Ciebie. Na głos. Wiesz, jak trudno to powiedzieć? Że masz, nagle znajdujesz siebie w jakimś trudnym doświadczeniu, w jakichś poważnych kłopotach. Y, y, nie wiem, pożarłaś się z bliskimi, ale tak na grubo, nie? Powiedzieć, Panie Jezu, uwielbiam Ciebie w moich bliskich. Właśnie w tych. Trudno. To jest strasznie trudno powiedzieć, ale to jest, jak zapalić światło w ciemnym pokoju. Nagle widzisz. Wiesz, czego się tylko boję? Że ja albo no nie wiem, ktoś, kto będzie nas oglądał, kto, ktoś kto będzie słuchał ty, ty, tego naszego dzisiejszego spotkania powie sobie. Ale dobrze mi w tym ciemnym pokoju. Już się tam zadomowiłam. A wiesz, że to jest bardzo prawdziwe. Nam jest łatwo być niewolnikami, bo to zdejmuje z nas odpowiedzialność. Tak. Jest wygodnie. To nie, nie czujemy się w tym komfortowo, ale jest nam wygodnie, bo to nie jest moja wina. Jest, I już to znam. Stań, ta, to jest tak. Ale ja jestem ofiarą. To nie moja wina. To inni. Nie? Kiedy Pan Bóg nas wezwala, to jednocześnie mówi... Jesteś wolny, ale teraz jesteś odpowiedzialny. I to my tak nie lubimy. Bo to jest niekomfortowe, tak? Bo to już nie mogę zwalić wtedy winy na kogoś innego. To tak jak... Yy, jak się Sara śmiała, jak Pan Bóg powiedział, za rok twoja żona będzie miała syna, tak? Ona... A, a ty czego się śmiejesz? A ja się nie śmiałam. A, nie, nie. Śmiałaś się. Nie? Ona nie wierzyła w obietnicę? A rok później się okazało, że obietnica była prawdziwa. Więc mówię, jakby zamykając te, czy wracając do tego początku, nie? O, o, o słowo. Kluczem jest, że chcę słuchać, że chcę usłyszeć. Mów panie, bo sługa Twój słucha. I moje doświadczenie jest takie, że jeżeli mam kłopot z modlitwą, żeby z tym nastawieniem w sobie, nie? To, co mam udawać, że chcę słuchać, jak nie chcę słuchać? Mówię, nie, nie udawać, ale podejmij taką decyzję w sobie, że chcesz, a nie że ci się chce, ale że ty chcesz, tak? I powiedz to na głos. Słowo, które wypowiadamy, zmienia nas. I także dlatego jest tak ważne, żeby na ile tylko my, księża, potrafimy, to żebyśmy się rzeczywiście starali mówić słowo porządnie, bo słowo ma znaczenie. Słowo, które wypowiadam, zmienia mnie, słowo, które wypowiadam, zmienia ciebie. A wiesz, że ja niektórych słów nie chcę wypowiedzieć na głos, bo wtedy, kiedy je wypowiem na głos, to już wiem, że one e, nabierają jakiegoś kształtu, że, że one zaczynają żyć. One za, za, nabierają kształtu, ale ty zmieniasz kształt. Jakby kształtujesz swoje serce. Kiedy mówisz słowo, jak mówisz y, komuś, że go kochasz, albo że go nienawidzisz, tak? to zmieniasz swoje serce. Kiedy mówisz przebaczam, albo kiedy mówisz yy, idź precz, tak? Przekreślasz. Zmieniasz swoje serce. I są takie, yy, to są czasem zmiany, które są bardzo trudne do yy, jakby do odwrócenia, nie? Nie wiem, czy yy, są. Pan Jezus mówi, że wszystko jest do odwrócenia, poza ostatnim od tym odrzuceniem, kiedy yy, Panu Bogu się powie, że się go traktuje jak demona, nie? Yy, grzech przeciw duchowi świętemu. Więc to, to jest dramat. Natomiast jeśli, jeśli chcesz, zresztą pan Jezus się nie pyta nigdy nas, czy umiesz, tak? Się pyta, chcesz? chcesz? Wiesz, ile słów mam teraz niewypowiedzianych podczas tego dzisiejszego spotkania, i wiesz, <laughs> że myślę sobie, czyje to było świadectwo? Czy twoje, czy moje w tych niewypowiedzianych słowach? No to tylko twoje serce wie. Ale powiem ci, że. Yy jak Panu Jezusowi powiesz, to rób to, co Ty chcesz, to On zrobi w swoim tempie yy, i zapewne inaczej, niż się spodziewasz, yy, ale zrobi swoje i koniec końców zobaczysz, że to, co zrobił, było bardzo dobre. Dziękuję Ci za to spotkanie dziś. Zawsze do usług. Dziękuję. Z Panem Bogiem.